Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście CROXY, no i znajdujemy się oczywiście na Case Hugu, gdzie od razu przejdziemy do otwierania skrzyneczek, które są dostępne z okazji chyba Halloween, tak? Tutaj taka skrzynka, no myślę, tematyczna. 2400 zł, pierwsze otwarcie i mamy już flipa Tiger Tooth'a, więc zaczynamy bardzo dobrze. Otworzymy sobie jeszcze raz takie otwarcie, tylko nie wiem, czy mu otworzyło się znowu na szybkie, jak wyłączyłem go przed chwilą. O, teraz leci normalnie, więc super. Oczywiście konkurs na skina. Ej, patrz to! 6 koła, no powiem tak, no co tutaj leci, to ja nie mam pytań. A to jest w ogóle nowa awupa chyba do trafienia i również tutaj M-kę nową widzę. Ta M-ka 1700 zł kosztuje, więc fajnie by było ją trafić. Oczywiście przypominam o konkursie na skina, jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz na Discorda, dążno i oczywiście użyj kod CROXY na Case Hugu, jak oczywiście osobem pełnoletnim jesteś. Logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny zielony plusik, no i tutaj wpisujesz sobie, jakbyś chciał, dajmy na tym klikiem sobie doładować, no to tutaj kodzik CROXY przez 2x sobie oczywiście wpisujesz, 10% więcej do każdej wpłaty, no i oczywiście co, dwie skrzyneczki na start, za free i dla nowych użytkowników, mam tu jeszcze skiny z poprzedniego filmu, więc sobie je sprzedam, 38 koła, tyle udało nam się zachować, chociaż mogło być więcej, tak, trzeba to sobie powiedzieć, mogło być więcej, bo troszkę mnie potem poniosło, oczywiście evencik trwa, to jest właśnie ten event Halloween, nowy. I to są właśnie te halloweenowe skrzynki, więc sobie możemy ją pootwierać jeszcze na przykład Skull Rider. Bardzo ładny w ogóle design tych skrzynek, bardzo mi się podoba. 2000 zł, zobaczmy tutaj na szybkim. 700 minus, niestety, zobaczmy dalej. A wupa fake, no i o to chodzi, no powiem wam tak. Te skrzyneczki halloweenowe, no oddają naprawdę bardzo sympatycznie, tak? Trzeba sobie powiedzieć, wróćmy jeszcze tutaj na ruszt parę takich skrzynek i zobaczmy. No jest jeszcze tutaj Kukri i ostatnie otwarcie. Niech leci, jest Falchion. No dobra, ja bym teraz sobie przyszedł na jakąś bitwę. Coś trzeba tutaj zakręcić. Dajmy na to, wrzucimy sobie skrzyneczkę jakąś tutaj halloweenową, jak na przykład skrzynia Witchcraft, która kosztuje kafla. Niech będą 4 takie. Dorzućmy Purkiego 2 razy. Niech będzie ta raz 600 też 2 razy. Niech będzie jeszcze Knife, Flip Knives, Szczuści Master i... no niech będzie tam. I 10 tysięcy. Taka bitwa i zrobimy ją sobie na 3 osoby i zobaczymy, jak nam oczywiście pójdzie. Również oczywiście grając na stronie batelki, otwierając skrzynki, no to oczywiście możemy sobie cashback wbijać, który możemy potem sobie w dowolnym momencie odebrać za free. No i oczywiście również wbijamy sobie level, za który możemy dostać bardzo dużo fajnych nagród. Tutaj mam 105, więc kurczę, no trochę gram, tak? No i oczywiście za level możemy sobie daily skrzynki odbierać. Dajmy na to, mam 10 tutaj dostępnych i możemy sobie takie daily odbierać. Zobaczmy tutaj tą battle, no strata 1000 zł w tym momencie, ale jeszcze połowa strzelek przed nami, tak więc trzeba się martwić. 4100 zł mój przeciwnik tutaj ma, my mamy 2000, no 3000 teraz, ale on 4700. Tutaj Ikarus spada, no powiem wam tak, no bok Nitro tutaj, że tak powiem, przez całą bitwę taki niepozorny, tak? Trzeba to sobie ej, co tu się dzieje, przepraszam bardzo? Strzelnia za 600 zł, co tu się dzieje? Czemu dwa otwarcia i daj dwa Ikary? W sensie, no spoko, ale no czemu nie mi, tak? No przecież... no jakbym ja dostał, no to bym się nie obraził, tak? Ale tutaj no niestety Nitro trafia. Dwa takie piękne skiny do czwóreczki. No cóż, no, ostatnia skrzynia została. Będzie bardzo ciężko do tego wrócić. Nie wiem, co to by musiało się stać, żebyśmy to wygrali. No ale no niestety bitwa przegrana. No 10 koła to sam Nitro tutaj dostał. Łącznie 24 tysiące z tej bitwy wyciągnął, więc no nie można powiedzieć, że bitwa była jakaś tutaj mega super na naszą korzyść. Dlatego skrzynia Witchcraft ląduje tutaj w większej ilości, tak? 10 tysięcy do tego jeszcze nie będzie ten Skull Rider, no tylko tutaj ta skrzyneczka, dorzucamy sobie jeszcze Tommy Tomato, 3 takie i niech będzie, no niech będzie ten Nitro na koniec, 15 tysięcy tym razem, taka bitwa, również uderzamy w bitwę na 3 osoby, wrzucamy 2 losowe boty, bot Poker i bot Buła. Zobaczmy, jak tutaj nam pójdzie. 18 skrzynek, pierwsze otwarcie, rękawice za 700, więc no tu
tutaj wszyscy mniej więcej tak podobnie, trzeba sobie powiedzieć. Te rękawice tysiaczek, zobaczmy jak będzie dalej. Ta Snowy's Craft naprawdę, kurczę, ma potencjał. Szczególnie patrząc na skiny, jakie są do trafienia w tej skrzyni. No ale zobaczmy, jeszcze trochę tych skrzynek przed nami. No Bayonet Gamma Doppler, no to jest właśnie to, o czym mówię. I ten nóż 4 koła kosztuje. No Bayonet Gamma Doppler, w sensie niekoniecznie Bayonety, po prostu Gamma Dopplery to są... Top 3 skin, stary, to jest top 3, nie wiem na którym miejscu, ale top 3 na pewno skin w Counter-Strike, stary, no don't try to change my mind, tak? Zobaczmy dalej, jak tutaj nam pójdzie jeszcze tutaj 3 skrzynki. Witchcraft przed nami, potem Skull Rider, no i potem zaczynamy tak naprawdę ze skrzyneczkami innymi, ale to tylko Tommy Tomato i Nitro z tych innych, które tak, to tylko te skrzynki eventowe, więc zobaczmy teraz, no 10 tysięcy ma Bot Poker, więc to nie jest bitwa, która dobrze się póki co, że tak powiem, no nie zaczyna, ale która dobrze się toczy, na naszą oczywiście korzyść, więc zobaczmy dalej, 10 koła już przebił tutaj poker, ale zobaczmy, no może Nitro rzuć jakąś, nie wiem, AWP Meduza, albo właśnie White Lotusa, które zaraz okaże się, że wszystko nam tak naprawdę zwróci, no mamy nową memkę Vaporwave, ale to jest 1700 zł, no mój przeciwnik jeszcze tutaj Bowie Knife'a dostaje, poker dostaje Karusa i zobacz, znowu ta skrzynka, w sensie chyba ta skrzynka, tamta poprzednia, to była albo ta, nie jestem pewien, nie no 600 kosztuje, to była ta skrzynka, tak spojrzałem, myślałem, że 500, ale to jest 600, więc znowu ta sama skrzynka, no no niestety mnie tutaj pogrąża, tak? Tommy Tomato, jeszcze raz. No mamy Gamma Dopplera, no to jest strata, stary, 3000 ponad, więc no mówię, musi jakiś mocny banger spaść, ale no niestety tak się nie wydarzy, stary. No i zobacz, 36 koła było w tej bitwie. No powiem tak, no ja się nie poddam, tak? Ja muszę w końcu tutaj dzisiaj jakąś bitwę wygrać, bo jak nie wygrałem się bitwy żadnej, no to nie, się popłaczę. No już nie wrzucam tej skrzynki za 600, bo to jest, w sensie ona oddaje dobrze, tak? Ale nie mi, tak? Więc tak to się prezentuje mniej więcej. Snurty, dorzucamy tą skrzynkę, bo jeszcze jej dzisiaj nie było. Dorzucamy Case Hoga. No dobra, na grubo się wpierdzielamy. 20 tysięcy. 20 tysięcy złotych. Czy to ma sens robić to na 3 osoby? Ja bym to prędzej 2 na 2 chyba zrobił. Tak mi się wydaje. Dobra, no lecimy. Antyterro, wpierdzielamy się. Wracamy oczywiście boty, bot Buła i bot Nerd. Naszymi przeciwnikami my pizgamy się razem z Dakiem, więc zobacz, pierwsze otwarcie mogło być lepiej, ale zobaczmy, 1500 wartość naszych skinów, wartość moich przeciwników 1300, to jest różnica dosyć, no malutka, tak, trzeba sobie powiedzieć. Lecimy dalej i ostatnia skrzynia Witchcraft będzie teraz lecieć. No powiem wam tak, no jeżeli tutaj teraz nic nie spadnie, to będę lekutko w szoku, bo zawsze no taki jeden skin był, który się mocno wybijał, no i jest kałach dla mojego przeciwnika, ten nowy, 4 koła on kosztuje. Ja zobaczyłem, że pod Duck dostaje tego Auga Hotroda i się ucieszyłem, ale no patrzę, to jest ten nowy kałach, tak, o Jezus, no patrzcie, to jest 7000 złotych, no Skeleton Fate to jest nóż, który kosztuje bardzo dużo i w tym momencie strata 6000 złotych, będzie bardzo ciężko, w ogóle 2000 Fuel Injector, nie zauważyłem, że tego kałacha w ogóle dostaliśmy, no mamy rękawice za 3, no ale no to jest dalej strata, ale już tylko 2000, więc zobaczmy, to jest jeszcze do odbicia, powiem wam szczerze, jak to się ma teraz, no to jest 1000 złotych straty. No i zobaczmy, jest Classic Knife Slaughter dla nas, strata dalej 1000 zł, no już niecałe 1000 zł, no ten Huntsman, no nieciekawie, zobaczmy dalej, czy to jest jeszcze szansa, żeby to odbić, nie mam pojęcia szczerze, no ale teraz już wiem, że to jest bitwa przegrana, no i zobacz, to i łącznie 60 koła było w tej bitwie, no powiem wam tak, zostało mi 8k, czy za to jestem w stanie jeszcze jakkolwiek do tego filmu wrócić? Totalnie nie wiem i totalnie jakby już się chyba pogodziłem z tym, że no dzisiejszy film, no niestety, no mocno na dziurę, tak, trzeba sobie powiedzieć. 8400, czy tyle mam? Oczywiście, że tyle nie mam. Przesadziłem jednak z tym Case Hogiem, dlatego dorzucam jeszcze raz skrzynię Nitra i bierzemy bitwę na 4 osoby. No jeżeli mamy to wygrać, no to, no, no to musimy to wygrać teraz, tak? Jeżeli teraz tego nie wygramy, no to jest GGWP, więc zobaczmy. Bitwa ostatnia na dzisiejszy film. Kałach, Jet Set dla mojego przeciwnika. 3 skrzynki jeszcze przed nami, no okej, okay. No mamy tutaj emeczkę Welcome Junk, a nie, czekaj, bo przecież to nie jest bitwa na 2 na 2, no, no, no tak, no ja już tutaj się zdążyłem ucieszyć. No cóż, no, nie zawsze się wygrywa, raz się przegrywa, jak to słynne przysłowie mawia. Dziękuję za oglądanie, no jeszcze Meduza na koniec.